Cześć kochani, witajcie na kanale Pracownia iCard. Dzisiaj przychodzę do Was z paczuszką, jaką dostałam z grupy Przyda się z Holandii. No i co? I chciałam się z Wami podzielić tym, co sobie tam zamówiłam. Może Wam się coś jeszcze spodoba, będziecie, może zachęcę Was też do tego, żeby zajrzeć tam do tej grupy. Oczywiście link podam w opisie. No i słuchajcie, zamówiłam sobie tak na ostatnią chwilę piękne papiery świąteczne na takim kraftowym tle. One są takie dość cienkie, ale myślę, że jako takie tło gdzieś do kartki czy na jakieś takie elementy mogło się przydać. I zobaczcie, tam mieliśmy reniferka, tu mamy bombeczkę, tu takie ptaszki. Przepraszam Was za światło, może dzisiaj trochę kiepskie, ale już chciałam to dzisiaj nagrać. Listki, choineczki, malutkie choineczki i jeszcze śnieżynki. A, i są jeszcze napisy też, zobaczcie. I napisów jest jedna wersja. Także myślę, fajne papiery. Zamówiłam sobie również, to myślę znacie, stemple kwiatków wraz z wykrojnikiem, więc mogę teraz stemplować. To Wam też pokażę przy okazji też tych zakupów z AliExpressu. Zamówiłam sobie zestaw 20 stempli, więc w sam raz tutaj do tego stemplowania kwiatków i właśnie wycięcia ich. Jeśli będziecie chcieli jakiś filmik w związku z tymi tuszami, jakąś recenzję, no to dajcie znać, to Wam pokażę. Dzisiaj jakby nie o tym. Te zakupy są bardzo takie drobne, więc jeszcze Wam pokażę. Tutaj zamówiłam sobie tą taśmę, taką wiecie, plastikową. Mam nadzieję, że kojarzycie. Teraz spróbujemy rozpakować. Też widziałam u dziewczyn właśnie, że używają jej. O, czuć taką, wiecie, taką ceratką. Ale bardzo ładna jest i po prostu musiałam ją mieć. Tak na próbę właśnie 5 metrów na razie. Takie ala ozdoby świąteczne, ale bardzo mnie urzekły. Myślę, że nie tylko jako właśnie takie ozdoby mogą się sprawdzić. Czy to w sumie nawet nie tyle świąteczne, tylko takie serduszka, które mogą być ozdobami świątecznymi. Albo mogą się też znaleźć gdzieś właśnie w naszych pracach, mniejsze i większe. I jeszcze bardzo takie, zobaczcie, teraz ja wyciągnę je. Takie są dość spore, oczywiście można je zamocować. Teraz spróbujemy zrobić. O, jest, złapało ostrość. Takie ogólne, urodzinowe, z kwiatkami, kolorowe. I słuchajcie, i naprawdę za te rzeczy około 50 zł chyba razem z przesyłką mi wyszło, żebym nie skłamała, jakoś coś w okolicy tego. Więc myślę, że warto tam czasem zaglądać i sobie coś fajnego z zagranicy sprowadzić. To by było na dzisiaj wszystko. Link jeszcze raz podam, jeszcze raz powiem, że podam w opisie, także zapraszam Was serdecznie. Na razie, pa pa!